Muzykę przyprowadziła do domu moja starsza siostra Magda, która jako pierwsza zaczęła grać na gitarze i śpiewać. I jej pasja w jakiś sposób przeszła na mnie, na moje rodzeństwo. To ona zaprowadziła mnie do szkoły muzycznej przy ulicy Teatralnej w Gorzowie Wielkopolskim. Nawet ona wybrała skrzypce dla mnie, to wtedy miałem 9 lat, jeszcze nie byłem aż tak bardzo określony co do kwestii muzycznych. Dopiero po paru latach zrozumiałem, że jest to moja pasja. Przez pierwsze lata swojej edukacji muzycznej kilkakrotnie chciałem się zrezygnować kompletnie z muzyki, bo te lata są dla skrzypiec najtrudniejsze. Te pierwsze dźwięki, które zupełnie nie wychodzą, te piski, które po prostu są wydobywane ze skrzypiec, to jest coś, co tak mnie zniechęca, a koledzy w tym czasie grają w piłkę na podwórku i się tak dobrze bawią, a tu trzeba gamy grać. To były takie pierwsze chwile zwątpienia. Pamiętam taką rozmowę z moim geografem, panem Jarmołowiczem w podstawówce, kiedy wracaliśmy kiedyś ze szkoły razem z różnymi uczniami i pytaliśmy go o różne rzeczy i on właśnie zadał mi takie pytanie: Adam, a kim ty chciałbyś w życiu być? Czy ty nie chciałbyś być muzykiem i żyć ze swojej pasji? I mnie to wtedy zabiło, bo przecież wszyscy mówili, że muzyka to jest twoje hobby, a muzyka może być też twoim całym życiem. I to był też jakieś zdanie, które we mnie zostało. Gdyby nie to, może byłbym dzisiaj elektronikiem. To były lata oczywiście pewnego buntu dla mnie i był to bunt, który przejawiał się i w taki zwykły, prywatny sposób, czyli niechęć do tego, co mówią mi osoby starsze i ich wiedza i autorytet, tylko jakieś własne zdanie, wyrabianie własnego zdania, a w muzyce to ta wolność, która płynęła z muzyki jazzowej, to poczucie, że to ja sam mogę kreować tą muzykę poprzez improwizację, poprzez własny dobór instrumentarium, brzmienia, to, że zacząłem grać na skrzypcach elektrycznych, to też był jakiś przejaw tego, że chciałem się zbuntować przeciwko tym skrzypcom akustycznym i chciałem próbować rzeczy nowych, nowoczesnych i próbować kreować swoją własną drogę w muzyce. To musiało się niestety skończyć tym, że zbuntowałem się przeciwko szkole muzycznej i były wyciągnięte z tego wszystkiego konsekwencje. Wyleciałem z drugiego stopnia. Gorzów jest o tyle specyficznym miastem na tej naszej polskiej mapie, że istnieje tutaj od bodajże 20 czy 25 lat Mała Akademia Jazzu. To jest taka organizacja stworzona przez Bogusława Dziekańskiego, szefa gorzowskiego klubu jazzowego, który jeździ z wybitnymi artystami jazzowymi po szkołach w naszym województwie i organizowane są takie lekcje muzyki jazzowej. Ja uczęszczałem na te zajęcia mojej Akademii Jazzu, chociaż to nie był moment, w którym de facto zdecydowałem się na tą muzykę, ale wydaje mi się, że takie chwile muszą gdzieś tam się zakorzenić, a później dopiero to wydaje jakieś owoce. I parę lat po tych zajęciach miałem okazję trafić na płytę chyba Milesa Davisa, Tutu, i wtedy ta muzyka po prostu przeniknęła mnie totalnie i to brzmienie, którego zupełnie nie znałem, które na Małej Akademii Jazzu się pojawiało, ale to były tylko w jakiś sposób szczątkowo dla mnie przekazywane. Tutaj miałem tą płytę, którą mogłem puszczać non-stop. Nie wiem, czy to nawet jeszcze kaseta wtedy nie była. Pierwsze, co zrobiłem, to spróbowałem te dźwięki w jakiś sposób przetworzyć na ten język skrzypiec i okazało się, że w jakiś sposób naturalnie ta improwizacja zaczęła się udawać. Zresztą moi nauczyciele, którzy uczyli mnie jeszcze w szkole muzycznej pierwszego stopnia, do dzisiaj mi mówią, że jak gdzieś nie pamiętałem jakiejś części w utworze klasycznym, to improwizowałem tą część. Nigdy się nie zatrzymałem w tych
utworach, tylko brnąłem do przodu, wiedziałem, że jeśli czegoś nie pamiętam, to trzeba to po prostu doimprowizować. I ten zmysł improwizacji widocznie przejawiał się już wcześniej. Zawsze byłem taki chyba za bardzo odważny i nigdy się nie bałem wejść na scenę nawet z największymi gigantami muzyki jazzowej. I pamiętam, że każdy koncert, który odbywał się w jazz klubie, zawsze wyskakiwałem z tymi muzykami na jeden koncert. No i po kilku takich koncertach, gdzie wystąpiłem właśnie na te 15 minut, dostawałem propozycję właśnie wyjazdu do Indonezji czy do Serbii, na Węgry, więc takie 10 minut na dżemie potrafią zmienić całe życie. Jakiś taki naturalny talent i dużo pracy sprawiło, że... No i dość nietypowy instrument dla muzyki jazzowej. To wszystko sprawiło, że te moje koncerty i konkursy zaczęły przynosić coraz więcej sukcesów i rzeczywiście przez moment zostałem tym cudownym dzieckiem, skrzypiec okrzyknięty też. I wtedy przyszedł czas na konkursy, które udało mi się wygrać i pewne coraz większe sukcesy, dzięki czemu mogłem nawet bez tego drugiego stopnia trafić na Akademię Muzyczną do Katowic, zdobyć stypendium w Berklee College of Music w Bostonie i stać się magistrem sztuki. Pierwszy utwór, który napisałem, z tego co pamiętam, to była najprawdopodobniej kompozycja, której tytułu już nie mam teraz w głowie, ale to był utwór, który wykonywałem ze swoim zespołem Up to Date. Nie wiem, czy nagraliśmy ten utwór nawet na którymś z naszych płyt, ale pamiętam ten moment, kiedy tworzyłem ten utwór. Wtedy pisałem go bardzo zainspirowany muzyką elektryczną i to były pierwsze akordy, brzmienia, które udało mi się znaleźć, jakieś proste unisono. Ale z zespołem zrobiliśmy tą kompozycję i graliśmy ją przez parę lat. I myślę, że to był taki też moment, kiedy poczułem, że o, komponowanie to jest też coś miłego, to jest kolejny instrument do tego, żeby powiedzieć ludziom o swojej muzyce. Już nie tylko sama improwizacja, nie tylko brzmienie, ale jeszcze kompozycja, jest to takie wtedy pełne i po paru latach na tyle się to we mnie jeszcze rozwinęło, że dzisiaj z moimi zespołami gram głównie swoje kompozycje, ale tamta była zdecydowanie dużo prostsza niż to, co piszę dzisiaj, ale mam do niej niesamowity sentyment i nawet chyba pamiętam, leciało jakoś tam... To, że gram na skrzypcach, jest zdecydowanym atutem, jeśli się to oczywiście robi dobrze, bo jest to atrakcyjne i zawsze zrobi to jakieś wrażenie, no bo po prostu tego nie słucha się aż tak często. Z drugiej strony nie ma aż tak wielu skrzypków, na których można byłoby się wzorować. No, większość zespołów jednak chce grać z trębaczem czy z saksofonistą i nie zadzwonią do skrzypka, żeby wziąć go do swojego składu tak często, więc skrzypek jest trochę jednak skazany na to, żeby być liderem swojego zespołu, żeby samemu tworzyć projekty, komponować muzykę, żeby samemu tą swoją muzykę popychać do przodu i zbierać ludzi, zapraszać gości. Ale ja się cieszę, że jestem skrzypkiem, bo to jest dla mnie właśnie wyzwanie znaleźć na tym instrumencie swoje brzmienie rozpoznawalne i myślę, że częściowo je uzyskałem, ale wiem, że też się zmienia i że cały czas je udoskonalam. We'll be right back.
wydaje mi się, że jestem jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie i no nic nie może się układać lepiej niż to, co dzieje się teraz w moim życiu. Wiadomo, że to zawsze kosztuje stresy, to nie jest życie z bajki, ale mogę żyć z tej muzyki i to jest coś najwspanialszego w życiu, móc żyć z czegoś, co jest twoją pasją, z czegoś, co kochasz robić, wstajesz rano i jesteś w stanie nie jeść śniadania, byleby usiąść do pracy, bo tak cię to kręci. Polska jest zdecydowanie lepszym krajem dla muzyków jazzowych, jak wiele innych krajów. Tutaj ta kultura muzyczna jest bardzo silna i patrząc na ilość świetnych muzyków jazzowych w tym kraju, którzy odnoszą sukcesy tu i w Europie, a nawet w Stanach Zjednoczonych, które są kolebką tej muzyki, można stwierdzić, że są jednak warunki do tego i to właśnie dążenie do wolności, które też chyba jest w naszej kulturze gdzieś tam zakorzenione, to jest świetny grunt do tego, żeby grać tą muzykę, bo ona po to została stworzona i takie były jej fundamenty. Ale jest to na tyle mały kraj, że wydaje mi się, że trzeba się otwierać zdecydowanie na inne kraje Europy i na Amerykę, Azję i starać się czerpać z tych krajów, starać się poznawać tych muzyków, wymieniać informacjami, nie kisić się w tym własnym sosie, tylko otwierać się na świat, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki dookoła nas i zdecydowanie jest miło tutaj w tym kraju sobie posiedzieć i robić muzykę, ale ja zawsze namawiam swoich znajomych do tego, żeby spróbować zmierzyć się z tym, co jest gdzie indziej, bo można z tego bardzo dużo skorzystać. Cieszę się, że wtedy miałem tą odwagę, bo to jest coś bardzo, bardzo istotnego i to jest coś, co też mi pozwala dzisiaj w Nowym Jorku w jakiś sposób zaistnieć, bo tam nie można się bać, tam jest tak dużo muzyków, że jeśli tylko człowiek się zawaha na chwilę, to już jest 100 kolejnych, którzy mogą na tą scenę wejść i zagrają wyśmienicie, więc odwaga to jest coś bardzo istotnego, coś, co później pchnęło te wszystkie moje sprawy do przodu i się tak potoczyły, jak się potoczyły.